Dzień dobry, witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Tomasz Brzozowski. Zapraszam Państwa na 22. kolejkę Ligi Centralnej Mężczyzn Piłce Ręcznej, czyli już wielkimi krokami zbliżamy się tak naprawdę do finiszu tego sezonu 2022-23. A zmierzą się dzisiaj ze sobą Orlen Upstream SRS Przemyśl oraz KPR Auto Invest Żukowo. Zanim jednak więcej o spotkaniu, to przedstawimy Państwu składy obydwu drużyn. Pierwsza klasycznie tapetę, drużyna przyjezdna, a więc KPR Auto Invest Żukowo w następującym składzie. Z numerem pierwszym Bartłomiej Żurawski, 3 Mateusz Peret, 4 Tymon Ponto, 7 Grzegorz Dorsz, 8 Artur Sadowski, 9 Kasper Sparzak, 10 Kasper Saraczyn, 11 Michał Ściesiński, 13 Mateusz Poremski, 14 Krzysztof Jagielski, 21 Jakub Dobrakowski. I numer 42 Alan Bękowski, obok niego 61 Adam Witkowski. Trenerem zespołu gości jest Adam. Jestem, przepraszam bardzo, Mariusz Czaja. Czas na dzisiejszą drużynę gospodarzy. W bramce z numerem pierwszym Grocę Nowak. Dalej 4 Karol Skawiński, 6 Patryk Walczyk, 7 Kamil Guzek, 9 Jakub Ćwięka, 12 Tomasz Biernat, 16 Paweł Sar, 24 Jakub Makuła, 25 to Sebastian Świt, 28 Mateusz Kroczek, 43 Janusz Wandzel, 44 Janis Krycki, 57 to Maciej Kubisztal z numerem 71 Stanisław Makowiejew, 74 Szymon Światowski i 88 Tomasz Kulka. Trenerem na papierze dzisiaj drużyny gospodarzy jest Marzanna Ulma, ale my doskonale wiemy, że tak naprawdę tym, który zarządza zespołem z Przemyśla, jest Stanisław Makowiejew, który oczywiście dzisiaj też i jest wpisany do protokołu zawodników. A arbitrami, którzy poprowadzą to spotkanie, będą panowie Kamil Dąbrowski oraz Paweł Staniek. Wspomnimy także miejsce w tabeli obu ekip, bo tu sytuacje są podobne. Teoretycznie jednak tylko obie ekipy miejscami znajdują się blisko strefy spadkowej, a gospodarze nawet w niej są, ale przewaga punktowa gości od tych, którzy znajdują się pod tak zwaną kreską, jest na razie w miarę bezpieczna. Orlen Przemyśl w roku 2023 tylko raz zaznał smaku zwycięstwa, ale za to nie z niebyle kim, bo do niedawna jednym z kandydatów do awansu, czyli drużyna z Białej Podlaskiej. Pora więc chyba na złamanie tego schematu i czas na wygranie drugiego meczu w tym roku. Tego chcą na pewno kibice i sami zawodnicy. Przechodząc do miejsca w tabeli, Przemyśl z liczbą 13 punktów zajmuje 13 miejsce i ma już niewielkie szanse na utrzymanie się w lidze na przyszły sezon, ale nadzieja przecież umiera ostatnia. Kiedy nie odrabiać strat, jak właśnie dzisiaj? Żukowo po słabszym początku, bo tutaj na rozpoczęcie zespół przegrał ten dwa pierwsze mecze, a później udało się wygrywać, ale tutaj w kratkę. Sporym problemem była więc powtarzalność. Przede wszystkim w dobrych wynikach pojawiło się jednak światełko w tunelu. Również po wygraniu z Nielbą, ale ostatnio nastał czas porażeń. To aż 4 pod rząd. Można tu jednak przynajmniej 2 z nich w jakiś sposób usprawiedliwić, bo Żukowo uległo w końcu faworytom do awansu, czyli drużyną z Legionowa oraz
z Mielca. W każdym razie Żukowo 11 w lidze zebrało 24 punkty i od otwierających strefę spadkową rywali dzieli ich 11 oczek, a więc w miarę, tak jak mówię, bezpieczna ta przewaga. Runda rewanżowa, a co za tym idzie? Drugie spotkanie w tym sezonie tych ekip, ale w sumie też nie pierwsze w ogóle na tym parkiecie, bo grały te drużyny ze sobą już trzykrotnie na przestrzeni ostatnich kilku lat i dwa razy, tak jak i ostatnio, lepsza była drużyna z Żukowa, raz lepszy był zespół z Przemyśla, ale na tej hali jeszcze Orlen nigdy nie wygrywał. My skupimy się jednak na tym ostatnim rozgrywanym oczywiście w tym sezonie, bo to nas najbardziej powinno interesować. W Żukowie doszło do naprawdę zaciętej rywalizacji. Sama pierwsza połowa skończyła się remisem 14-14, jednak wygrywa ten, który utrzyma koncentrację do ostatniego gwizdka. I tutaj lepsza okazała się drużyna z Żukowa, która zwyciężyła 34-31. Najwięcej w tym meczu bramek zdobył Grzegorz Dorsz, aż 14. Najlepszy strzelec w ogóle w lidze centralnej. No i ten dorobek z pewnością dzisiaj będzie chciał polepszyć to, na czym też możemy opierać formę obu ekip, to z pewnością ostatnie ich zmagania w lidze centralnej. Zaczynając od Przemyśla, który udał się do Padwy i tam przegrał i pierwszą i drugą połowę, w sumie 29-31. A więc niewielka różnica, ale punktów i nikt i tak za to przecież nie przyzna. Żukowo za to zagrało w Sosnowcu 16 zaległą kolejkę. I tam mimo wielu prób powrotu, bo to spotkanie miałem dla Państwa przyjemność skomentować i doskonale przypominam sobie, co tam się działo. Tych strat było dużo, ale Żukowo podnosiło się z kolan, grało dalej, dochodziło naprawdę gdzieś jednej, dwóch bramek różnicy, ale ostatecznie nigdy nie udało się drużyny Sosnowca wyprzedzić. I dlatego to drużyna dzisiejszych gości uległa 25-28. Najskuteczniejszymi graczami w obu ekipach są Stanisław Makowiej, który ma 83 trafienia, za to w drużynie gości, w drużynie z Żukowa, tak jak już mówiłem, Grzegorz Dorsz 179 bramek przed rozpoczęciem tej kolejki. Prawie 50 więcej od drugiego najskuteczniejszego gracza w całych rozgrywkach, a więc naprawdę robi to duże wrażenie. I z pewnością na kibicach, i z pewnością na zawodnikach, bo to nie jest taki oczywisty wynik, żeby aż tyle bramek, prawie 200. Wydaje się, że ta bariera zostanie w tym sezonie przez tego zawodnika jeszcze przełamana. Oczywiście w tych czarnych trykotach dzisiaj drużyna Żukowa, za to w strojach białych drużyna Orlenu Przemyśl. Na środku ustawiony jest Alan Bękowski. Już wymiana z Sadowskim, Bękowski i Sadowskim, no nie było to teraz dobre zagranie. Łatwa strata piłki, szansa dla Przemyśla, żeby objąć prowadzenie. Pierwszą bramkę też zaliczyć i tak też się dzieje. Dobre przegranie do prawego skrzydła. Dużo miejsca miał tam zawodnik gospodarzy, wykorzystał tą przestrzeń. Daje swojej drużynie prowadzenie, ale to dopiero początek spotkania. Żukowo stoi przed drugą teraz okazją do tego, żeby zdobyć dzisiaj bramkę. Nadal na środku Sadowski. W ogóle dzisiaj bardzo okrojony ten skład drużyny Mariusza Czai. Trzech zawodników gdzieś brakuje względem rywali chociażby. Ale ci wydaje się najważniejsi do Przemyśla dojechali. Rzutu wolnego grają goście. Sadowski. Wyprowadzenie teraz prawego rozgrywającego. Zmiana pozycji. No bardzo dobra na razie obrona gospodarzy. Pokazują nam to już w tych pierwszych sekundach spotkania. Potrafią zatrzymać przeciwnika. No i to kończy się też upomnieniem w postaci żółtej kartki. Oczywiście w piłce ręcznej za wiele to nie oznacza. Tylko takie, tak jak mówiłem, upomnienie. Zawodnik powinien teraz nieco bardziej uważać, bo wiele może wskazywać na to, że kolejny taki faul skończy się karą. Teraz jednak świetna indywidualna akcja Alana Bękowskiego. No i właśnie to, o czym mówiłem przed momentem, czyli właśnie te dwie minuty kary. Spóźnione to złapanie rywala, spóźnione to wejście.
Świetnie zagrał teraz ciałem. Alan Bękowski zwiódł tym samym dwóch przeciwników w tym samym czasie. Doszedł do rzutu, no i zdobywa bramkę. Już na początku spotkania gospodarze decydują się na grę z pustą bramką, a to dlatego, że oczywiście no brakuje im teraz tego jednego zawodnika. Na środku ustawiony jest Tomasz Biernat. Z prawej strony za to Kamil Guzdek. Guzdek i Biernat. Guzdek i teraz rzutem od kozła jest trafienie numer 2, więc nawet jeżeli gra się w osłabieniu, to można w łatwy i przyjemny sposób zdobywać bramki. To teraz pokazuje Orlen Przemyśl. Sytuacja w tabeli nie jest kolorowa, bo trzeba straty odrabiać teraz i wierzyć w to, że rywale gdzieś się potkną w trakcie. Znowu na zwodzie pojedynczym. Kaper auto i bezrzutkowo. Pojawiła się luka, no bo rywale cały czas grają o jednego zawodnika mniej. Kamil Guzdek. Z Biernatem też bardzo ważny zawodnik w zespole gospodarzy. Środkowy rozgrywający, który potrafi zdobyć bramkę, ale zalicza też sporo asyst. Makowiejew. Makowiejew teraz z Guzkiem i indywidualna akcja pana trenera. Gra pasywna sygnalizowana przez sędziów z podłoża. Teraz jednak ten rzut został zablokowany. Oczywiście nie koniec akcji, no tych podań już nie ma za dużo. W sumie mamy 4 odwizdane. W końcu przewinie strata piłki. Żukowo może po raz pierwszy dzisiaj objąć prowadzenie, ale to się nie stanie teraz w tej minucie, bo to przegranie na kontrę do prawego skrzydła było po prostu fatalne. Skawiński. Biernat. Za moment ta kara się skończy, o ile już się nie skończyła. Także w komplecie powinna grać drużyna gospodarzy. Makowiejew na 9 metrze za plecami. Ładnie zamarkował odrzut Guzdek. Teraz dopiero z podłoża odpowiedź Tomasza Biernata. A więc Żukowo tak łatwo dzisiaj tego prowadzenia nie wytarga. Bo Przemyśl nawet kiedy jest w upałach, to zdobywa te bramki. Drugi błąd wznowienia od środka czyżby? No pierwszy na pewno był, ale teraz gdzieś pan delegat coś sygnalizuje. Prawdopodobnie jakaś zła zmiana, zbyt wczesne wejście. Może właśnie o to chodzi, czy to skończy się teraz karą wykluczenia, bo jeżeli tak by było, to sędziowie mają wręcz obowiązek wykluczyć takiego gracza z parkietu, ale chyba nie. Wszystko w porządku, a więc chodziło o coś innego. Bękowski. Z lewej strony ustawiony jest Sadowski. Oczywiście próbują teraz gdzieś goście trochę rozbujać te defensywy rywali, rozszerzyć ją. Znaleźć lukę do oddania rzutu. Sadowski. Schodzą teraz do lewej strony. Dużo miejsca miał, wydawało się, Bękowski. Podanie do koła. Ale gdzieś tam sędziowie zauważyli, że doszło do przewinienia. Szybka gra z obrotem, no i też z bramką gracze gościa, więc Żukowo absolutnie nie czeka tutaj na rozwój wydarzeń. Wie, że musi samo szybko zacząć punktować. Potem będzie za późno na odrabianie strat. Po raz kolejny z tego szybkiego ataku niewiele udaje się uzyskać. Na razie bardzo konsekwentne w tym ustawianiu się w obronie jest. Drużyna gospodarzy. Ale wiemy, że do końca spotkania jeszcze oj mnóstwo czasu. Obie ekipy mają dużo czasu do namysłu, do tego, żeby no w końcu oskoczyć rywalom, bo na to czekamy. Na razie trudno wskazać faworyta, bo wynik przecież bardzo, bardzo też wyrównany. Z lewego skrzydła ładnie zawisł w powietrzu, gdzieś zamachnął się raz i dopiero za tym drugim oddał rzut skrzydłowy
skrzydłowy z Przemyśla, to często jest sporym utrudnieniem dla bramkarza. Właśnie takie rzuty z lewego skrzydła, kiedy zawodnik ma dużo czasu, dużo miejsca, no prawie gdzieś mógł i schodzić do rozegrania. Zawodnik gospodarzy zdecydował się na inny wariant, ale i tak bramkę zdobył. Dwie bramki przewagi ma Orlen Przemyśl. Grabenkowski, za jego plecami pobiega teraz Mateusz Peret. No znowu te zagranie na 6 metr, ale nie udaje się zdobyć bramki. Przemyśl przed naprawdę dogodną sytuacją tego, żeby złapać trochę spokoju, bo 3 bramki, oto już jest. Jakiś dobry sygnał, jakaś zaliczka do tego, żeby utrzymać się na tym prowadzeniu na dłużej. I to się dzieje. Ładne zagranie do Obrotowego i też łatwa bramka zdobyta przez graczy gospodarzy. No i Żukowo, które w tabeli punktami przeważa nad rywalami teraz w tarapatach. Ale nie takie już historie ta hala widziała, bo Przemyśl naprawdę w tym roku gra przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo. Bękowski. Nie dokładnie to podanie gdzieś na biodro, ale udało się złapać ostatecznie piłkę Peretowi. Peret jeszcze raz na zwodzie pojedynczym. Faul ofensywny. Jak najbardziej tutaj decyzja słuszna. Szybki atak, lewa strona. No i tak jak i wcześniej, tak i w tym momencie Przemyśl zdobywa bramkę z kontrataku. Z lewego skrzydła bramkę numer 7. Już jest 8 minuta. Proszę mi wiedzieć, że naprawdę Przemyśl rzadko kiedy w tym sezonie tak szybko obejmował prowadzenie i to dosyć widoczne, bo 4 bramki straty to jest naprawdę dobry rezultat. Jesteśmy ciekawi, jak odpowie Żukowo, które ostatnio też przechodzi, a już nie kryzysik, a kryzys. 4 mecze pod rząd przegrane. Teraz szybko odpowiedź najskuteczniejszego gracza Ligi Centralnej, Grzegorz Dorsz z lewego skrzydła. A więc ta seria niemocy bez zdobytych bramek została w końcu przełamana przez gości. Już mieli okazję, żeby objąć prowadzenie. Nie wykorzystali dogodnej do tego sytuacji. Rzut podłoża prosto jednak w ręce Bartłomieja Żurawskiego. Dobra interwencja. No chciał zaskoczyć takim rzutem z biodra. Tomasz Biernat, ale to nie była łatwa pozycja do zdobywania bramki. Praktycznie bez rozbiegu z miejsca. I co zrobią goście? Zdobędą bramkę z prawego skrzydła. Bardzo szybko teraz odpowiadają podopieczni Mariusza Czai. No wiedzą, że ten wynik robił się już taki dla nich nieciekawy. Chcieli odpowiedzieć jak najszybciej i to robią. Bardzo 2 szybkie trafienia po przejęciach piłek od rywali. Muszą coś zmienić się znowu gospodarze, bo ewidentnie KPR Autoinwest Żukowo znalazło już sposób po kilku minutach oswojenia się tak naprawdę z meczem, z parkietem, z rywalem. Teraz no dużo lepiej wygląda ta gra graczy w czarnych koszulkach. Biernat. Prowadzenie Obrotowego. Krycki zbiega na lewą stronę. Makowiejew do Kryckiego. No, lubi grać z kołem Makowiejew, ale nie zawsze mu to wychodzi. Czasami te podania są za lekkie, czasami dokładne. Czasami jest też wina Obrotowego, który po prostu piłki nie złapał. Teraz jednak chyba trochę jedno, trochę drugie. Rzeczywiście to podanie było dosyć takie miękkie, bez włożonej siły. Za plecami teraz podłoża. No to nie była łatwa pozycja. Gdzieś na bliższym słupku od kozła. Bramkarz powinien takie rzuty wyjmować. Ale Żukowo miało teraz szczęście. Los się do gości uśmiechnął. No i mamy już tylko jedną bramkę przewagi. Ja przypominam, że minutę temu, no może półtora, było 7-3 dla Orlenu Przemyśl. Teraz tylko 7-6. Makowiejew z 9 metra, ale zatrzymywany w powietrzu. Rozgrywający gospodarzy. 10 minut gry za nami, a my widzimy, że
to spotkanie będzie bardzo wyrównane. Żukowo potrafi w powroty, już to udowodniło ostatnio w Sosnowcu. Teraz świetny rzut, no i w końcu ta druga linia zadziałała. Nie odpowiadają jednak gracze z Żukowa, oni poczuli trochę wiatru w żagle, że te szybkie ataki są jak najbardziej możliwe. Może i tym razem Dorsz, zagranie do środka, Benkowski musi poczekać. Ładnie teraz na zwodzie pojedynczym, z rzutem i z bramką gracz Żukowa. Wcześniej jeszcze jeden z zawodników gości ucierpiał, leży na parkiecie, no oby to nie było nic poważnego. Potrzebna będzie pomoc medyczna, która już na boisku się pojawiła, ale no my nie chcemy oglądać zbyt wielu dzisiaj takich obrazków. Absolutnie nikomu nie życzymy żadnych kontuzji, które mogłyby wykluczyć gracza na ten mecz, czy na kolejne treningi, kolejne mecze, no bo to już sama końcówka sezonu, aby wszyscy dotrwali już do końca, do jakże zasłużonych wakacji, bo to był bardzo intensywny rok dla wielu drużyn. Pokazuje Liga Centralna po raz kolejny, że jest naprawdę bardzo wyrównanymi rozgrywkami, że nawet ostatnia drużyna może zaskoczyć i może rywalizować z teoretycznie najlepszą. Taka właśnie była ta liga w tym sezonie, gdzieś faworytów, w cudzysłowie, do spadku. Wydaje się, że znamy, to samo można powiedzieć o faworytach do awansu. Nieprzyjemny obrazek, zawodnik teraz gości usiądzie na chwilę na ławce rezerwowych, cały czas przy nim pomoc medyczna, wydaje się, że to trochę poważniejsza sytuacja, ale liczymy na to, że jeszcze dzisiaj na boisku się pojawi Guzdek. Biernat biega teraz lewo, skrzydłowy gospodarzy na pozycję obrotowego, czyli Tomasz Kulka. Do prawej strony Guzdek odpychany. Guzdek, no kontra dwóch, nawet w pewnym momencie trzech zawodników. Nie był w stanie się rozgrywający gospodarzy przedrzeć przez obronę rywali. Makowiejew, no jeżeli on już piłkę weźmie w swoje ręce, no to bardzo często kończy się bramką po prostu. Samodzielna, indywidualna akcja. Alan Benkowski Żukowo zauważyło, że najlepszym rozwiązaniem jest zdobywanie bramek właśnie po szybkich atakach. Nawet jeżeli bramkę się traci, te ataki pozycyjne dzisiaj po prostu nie wychodziły. Ale jeżeli chodzi o zagrania, to kontry, no to pozwala na zdobywanie kolejnych bramek. Po prostu Przemyśl ma problemy z wracaniem się do obrony. Trafiony teraz zawodnik gości, piłka zebrana, szansa na bramkę numer 9. No i będzie to z pewnością rzut karny, tylko czy pytanie, jeszcze coś więcej? Wcześniej również gracz gości ucierpiał. No, minutę, dwie temu życzyliśmy sobie, żeby żadnych kontuzji już dzisiaj nie było. Grzegorz Dorsz, no gdyby tego gracza zabrakło, byłoby to no coś okropnego, to byłaby najgorsza wiadomość. No gracz, który często bierze ciężar spotkań na swoje barki i daje przy tym często zwycięstwo. Pozbawiona na drużyna gość takiego gracza byłaby naprawdę w tarapatach. Na 7 metrze Kacper Sparzak. Sparzak nawet w trzecie tempo, ale to był fatalny rzut karny. Gracjan Nowak gdzieś wywarł presję na swoim przeciwniku. Nawet nie trafiona ta piłka w okolice bramki, tylko gdzieś nad poprzeczką. Zazwyczaj te rzuty z 7 metra wykonuje Grzegorz Dorsz. W ostatnim jednak meczu w Sosnowcu tę rolę zaczął pełnić Kasper Sparzak, dlatego też, że Dorsz nie trafił swojego pierwszego rzutu karnego. Teraz też chyba chodziło o to, że skrzydłowy z Żukowa był wcześniej faulowany. Znowu czas przerywa pan sędzia Stolikowy. Coś mu się ewidentnie nie podobało. Znowu też i gracze z Przemyśla tam przywołani stoją, chcą się dowiedzieć, o co dokładnie chodziło. Rozmawiają teraz z trenerem Czają. Zawodnicy Przemyśla, a przede wszystkim trener
Stanisław Makowiejew, który jest no, grającym trenerem, jak Państwo doskonale wiedzą. No, trudno wyłapać, co tutaj dokładnie się wydarzyło. No, ale z pewnością zaraz tę sytuację uda nam się rozwiązać. Zostało nam trochę ponad 15 minut do zakończenia tej pierwszej części spotkania, która jest bardzo, bardzo wyrównana. No, wracamy za moment na boisko, tylko dla kogo będzie piłka i o co dokładnie chodziło panu delegatowi, że przerwał grę. Tak to wygląda w linii centralnej, że właśnie takie zadanie ma delegat, nadzoruje wszystko, co dzieje się poza boiskiem, przestrzega wszystkich tych zasad. Dla niego nie ma nic szarego, wszystko jest czarno-białe, no takie są zasady. Zaczynają ostatecznie gospodarze, którzy no chcąc czy nie chcąc, ale znowu remisują z rywalami, będą chcieli jak najszybciej od tego remisu się oddalić, ale oczywiście na swoją korzyść. Walczyk. Na środku Makowiejew z problemami, ale piłka zebrana. Walczyk na zwodzie pojedynczym z rzutem gdzieś po rękach zawodników Żukowa, ale wcześniej był ten zawodnik faulowany. Dlatego oczywiście odgwizdują sędziowie przewinienie. Z 9 metra zaczyna Kubisztal. Na środku cały czas Patryk Walczyk z Makowiejewem. Gra pasywna, 4 podania. Lewa strona, no za dużo. Za dużo teraz chciał zrobić indywidualnie Patryk Walczyk. I to go zgubiło. Utrata bardzo prosta. Taki szkolny błąd, który może dużo kosztować gospodarzy, bo Żukowo może w końcu po raz pierwszy objąć prowadzenie. Mamy już 15 minutę meczu. Bękowski. No i to jest rzut karny, bo gdzieś obrona w gole graczy z Przemyśla. Kto teraz podejdzie do 7 metra, ale to będzie prawdopodobnie Grzegorz Dorsz. Tak jest, numer 7 stanie na 7 metrze. A więc może on dzisiaj zdobyć bramkę, no już kiedy wszystkim wydawało się, że jest nieomylny z tego fragmentu, to w meczu z Sosnowcem pokazuje, że i on się potrafi z tego pomylić, ale nie teraz. Teraz robi to znakomicie i daje swojej drużynie prowadzenie 9-8 dla drużyny KPR-u Auto Invest Żukowo. Patryk Walczyk. Jak odpowiedzą na ten rozwój wydarzeń gospodarze, którzy zdają sobie sprawę, że meczu już przegrać żadnego nie mogą. Tym bardziej nie z drużynami, które są tak blisko nich w tabeli. Dzisiaj też mecz rozgrywa Anilana Łódź. Również dla Państwa będę miał przyjemność ten mecz skomentować o godzinie 18:00. Łódź z Energą Olsztyn. A więc ostatnia drużyna z przedostatnią, Anilana to drugie, Olsztyn zamyka jednak tabelę w lidze centralnej. No i tutaj, gdyby Przemyśl wygrał, no to chciałby bardzo liczyć na swoich kolegów niżej w tabeli, bo właściwie tylko to może dać jakiekolwiek nadzieje na to, że Orlen Przemyśl w lidze centralnej się utrzyma. Zacznie z 9 metra ekipa gospodarzy. Staje Patryk Walczyk na środku rozegrania. Wyprowadzenie koła zbiega na lewą stronę Kubisztal. Przyspieszyła teraz ta akcja i tempo gry w drużynie gospodarzy, ale bardzo wysoka obrona przeciwników zmusza do cofnięcia się trochę w głąb własnej połowy. Tutaj faul przy rzucie, to będą 2 minuty kary dla Alana Bękowskiego. Trzeba jeszcze będzie wytrzeć parkiet. To nie zgadza się z tą decyzją sędziów Bękowski, ale nie ma za bardzo o czym dyskutować, to tylko potrafi jeszcze relacje z arbitrami pogorszyć, a tego żaden zawodnik, no proszę mi wierzyć, nie chce. Jednak Żukowo stoi teraz przed problemem, przed sprawdzianem, który musi zdać zagranie na 6 metr i rzut z koła. Ale bramki nie udało się zdobyć, jeżeli z tego obrotowy nie zdobędzie trafienia, to już jest zawsze rzut karny.
bo albo jakaś obrona w kole, albo odpychane przyrzucie. Tak to wygląda właśnie w piłce ręcznej. Na 7 metrze stanie Tomasz Kulka, więc skrzydłowy drużyny z Przemyśla. Grzegorz Dorsz nie pomylił się, zobaczymy co zrobi. Kulka, no i tutaj też fatalny ten rzut. No nie wiem co dzisiaj jest zawodnikom w głowach, bo to naprawdę bardzo ważne momenty spotkania, kiedy można było zdobyć gola na remis. To się nie udało podopiecznym Stanisława Makowiejewa. Prowadzenie lewego skrzydłowego, zbiega Dorsz na środek rozegrania, ale od razu zamiana też. Znowu ta prawa strona, gra z lewej strony Ponto. Coraz szybsza ta gra Żukowa. Czy będzie rzut? Zanim to podanie dookoła, ale jeszcze moment, chwilę wcześniej faulowany był zawodnik gościa, więc gra przerwana. Na środku ustawiony jest Kacper Sparzak. Ponto. Druga linia, a nawet dalej teraz z rzutem Krzysztof Jagielski. Ale takie próby nie będą kończyły się trafieniami. Coraz mniej czasu do zakończenia tej pierwszej części spotkania. Jagielski. Zagranie do lewej strony. Ładny teraz rzut z podłoża Tymona Ponto. Bramka numer 10. No i powoli te role zaczynają nam się odwracać. To Przemyśl prowadził. I to naprawdę sporo. 7-3. Od tamtego momentu gospodarze zdobyli jedną bramkę przy aż 7 rywali. Jednak to absolutnie nie zwiastuje nam jeszcze końca tego spotkania, bo sami Państwo widzą, jak Przemyśl odpowiada. Ta słabsza pasa znowu bez trafień i w tej stronie została przełamana. Ponto na środku. Biega na prawą połówkę Dobrakowski. Bękowski zagranie do koła, odkrywał się obrócić, ale nie z rzutem. Dopiero teraz. I to jest oczywiście rzut karny dla KPR-u Autoinwest Żukowo. Na 7 metrze nie kto inny jak Grzegorz Dorsz, który no parę minut temu również starał się zdobyć bramkę z 7 metra. To zresztą zrobił skrzydłowy gości Dorsz. No i tak samo jak i wcześniej, w drugie tempo, gdzieś w kierunku tego lewego słupka, a dolnego narożnika. No jeżeli coś działa, to czemu tego nie kontynuować? Z takiego założenia wychodzi Grzegorz Dorsz. Stawieni w defensywie teraz goście czekają na przejęcie piłki, wyprowadzenie szybkiego ataku polskiego. No polskiego znaczy tych dwóch zawodników na pozycjach 2 i 5, którzy rozpoczynają atak szybki właśnie. Po prostu są ustawieni wyżej od skrzydłowych. Sam Dorsz ustawiony właśnie na tej piątce. Faulowany jednak gracz znowu gospodarzy i to odepchnięcie na prostych rękach pokazuje sędzia. Było na tyle bolesne, na tyle nieprzemyślane. Opuścić parkiet na 2 minuty. Rzut teraz ładny pod poprzeczkę i zdobywają bramkę znowu gospodarze. Na środku ustawiony jest Tymon Ponto. Bramka po raz kolejny kontaktowa, która przytrzymuje trochę przy życiu gospodarze. Absolutnie dają tu sygnał rywalom, że ta gra się nie skończyła. Teraz jednak ten atak pozycyjny absolutnie drużynie z Żukowa nie wyszedł. Co zrobią gospodarze? No ale to była zbyt pochopnie podjęta decyzja przez Stanisława Makowiejewa. Ten rzut nie był za dobry.
Dlatego to jest też dobra okazja dla Żukowa, żeby objąć po raz kolejny dzisiaj dwubramkowe prowadzenie. Do końca tej pierwszej połówki zostało mniej niż 10 minut. Ponto! Pękowski na zwodzie pojedynczym, zagranie, ale w nogi. Udało się sytuację opanować. Ponto, no czemu nie rzucał? Tam było naprawdę tyle miejsca między dwójką zawodników. Gra pasywna. Jeszcze raz, przełożenie dopiero teraz. No i że z takiej pozycji zdecydował się na wejścia wcześniej. Nie, to jest naprawdę zdziwiony. Piłka wpadła do siatki, ale nie zostanie bramką uznana, bo wcześniej odgwizdano przewinienie. Dopiero teraz rzut gdzieś z 11 metra po rękach jednak zawodników rywali. Bramkarz piłki nie dotknął, nie trafiono, została poprzeczka, a więc ręka sędziów cały czas w górze. Dopiero gdyby piłka trafiła w słupek bądź w bramkarza, moglibyśmy rękę zdjąć. Trzeba tylko rzucać, ależ tutaj dopuścili swojego rywala Alana Pękowskiego przeciwnicy. To nie powinno się wydarzyć. Bardzo szybki atak i trafienie Kamila Gustka. Cały czas Przemyśl. Jest czujny, absolutnie nie daje tutaj rywalom złudzeń i też takich nadziei na to, że ten mecz będzie łatwym spotkaniem. Ostatnim razem też bardzo wyrównane przecież starcie w Żukowie. Ponto tutaj z dobrą interwencją Gracjan Nowak, zresztą nie pierwszy raz, jest to jeden z takich jaśniejszych punktów w drużynie z Przemyśla. Gdyby nie często jego interwencje, to oj, wiele, wiele, dużo bramek ten zespół by tracił. No ale od tego jest bramkarz z biodra na bliższy słupek, znakomicie. I to są jeszcze 2 minuty kary dla Dzianisa Kryckiego, o ile dobrze zrozumiałem, czy nie. Znaczy ktoś inny opuści teraz boisko. Numer 25, Sebastian Świt. No i potrzebna jest pomoc medyczna, nie pierwszy raz dzisiaj. No jeżeli ktoś już leży dzisiaj na parkiecie, to właśnie gracze z Żukowa niestety mają pecha. Podopieczni dzisiaj Mariusza Czai. Na szczęście podniósł się w miarę z boiska, może nie w pełni. Gracz Żukowa, ale gdzieś tam rozcięty łuk brwiowy, o ile dobrze dostrzegłem. Takie miejsce na ciele, które bardzo łatwo właśnie skaleczyć. No i prawdopodobnie przynajmniej na chwilę będzie musiał Pękowski boisko opuścić. Przemyśl zagra o jednego zawodnika mniej przez te 2 minuty. Na środku Janis Krycki z piłką. Pewnie z pustą bramką zagrają gospodarze. Tak się dzieje, bo szóstka w ofensywie. Walczyk. Makowiejew przechodzi teraz na prawą stronę rozegrania. Krycki również na prawą połówkę. Biernat i Walczyk. Biernat zmienia teraz swój kierunek biegu, ale był faulowany. Nie na tyle, żeby podyktować tutaj rzut karny, czy też wykluczenie gracza z drużyny przeciwnej. Makowiejew na prawej stronie. Walczyk. Biernat zamarkował to podanie do obrotowego, ależ ładnie to zmieścił. Perfekcyjnie między nogami bramkarza rywali. Trafienie numer 12. Zatrzymany teraz gracz gości. Pokazuje, że był ciągnięty gdzieś za koszulkę. Sadowski, sędzia go teraz upomina, żeby nie dodawał tak z pewnością wiele od siebie, bo trochę no przyaktorzył w tym momencie gracz z Żukowa. Tak nienaturalnie upadł po tym ataku Artur Sadowski. Sędzia jednak doskonale wszystko widział i pokazuje, że no nie było to na tyle niebezpieczne, żeby któregoś z graczy z Przemyśla wykluczyć. Ponto. Wraca na boisko po chwili przerwy Pękowski. Pękowski ładnie teraz, ależ to zrobił. Jakże wymanewrował defensywę przeciwników, ale nie udało się zdobyć bramki. Za to 2 minuty kary. Kolejne dla gracza rywali. Ale naprawdę wyglądało to znakomicie. Te wyjście do góry, próba zamarkowania przerzutu do lewej strony, zejście do dołu i obrót. No, to było naprawdę ekwilibrystyczne zagranie.
które na nieszczęście dla Żukowa nie skończyło się trafieniem, ale i tak. Chcemy jak najwięcej takich zagrań. Ponto. Pękowski. Miał tutaj dużo miejsca. Zastanawiam się, czemu też nie oddawał rzutu. Może była lepsza okazja z prawego skrzydła, ale nie, bo bramki nie ma. Okazja na kontrę dla Orlenu Przemyśl. Co zrobią gospodarze? Samodzielnie na pełnym nabiegu Stanisław Makowiejew. No, on nie będzie kamował dzisiaj absolutnie ręki. I mimo, że rywale przez chwilę grają w podwójnym osłabieniu, to goście nie zdobywają bramki. Mało tego, to Przemyśl znowu zdobywa trafienie na remis. No i taki paradoks, który często przewija się w lidze centralnej, przynajmniej tak już wiele tych spotkań komentując, zauważyłem taki trend do tego, że wiele drużyn lepiej sobie radzi grając w osłabieniu, niżeli przewadze. Tak jest też dzisiaj. Żukowo przecież ma dwóch zawodników w ataku więcej. Nie potrafi dwukrotnie zdobyć bramki, za to Przemyśl mniej dochodzi do remisu. No naprawdę kuriozalna sytuacja, ale tak te mecze w tych rozgrywkach często wyglądają. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć Państwu dlaczego, bo z zasady to oczywistym jest, że w piłce ręcznej chodzi o to, żeby wykreować sobie przewagę na boisku. Mówię tutaj w cudzysłowie, bo nawet jeżeli porówno w ataku, w obronie, to chodzi o to, żeby dwóch zawodników atakujących grało na jednego zawodnika broniącego. No i to nazywamy właśnie przewagą. Po takich sytuacjach piłkarze są w stanie zdobywać bramki. Żukowo jednak dzisiaj, kiedy ma okazję do naprawdę odskoczenia na kilka trafień rywalom, bo to powinny być szybkie trafienia jedno za drugim, traci przewagę. No i zdenerwowany tym faktem trener Mariusz Czaja, no czy zdenerwowany to nie wiem, ale na pewno nie jest pocieszony, że w momencie, w którym była taka nie inna okazja do zdobywania bramek, jego zawodnicy tylko sobie sami to wszystko zaczęli utrudniać. Były miejsca do oddawania rzutów, oni woleli gdzieś szeroko, do skrzydła, gdzie zawodnik miał naprawdę mało miejsca do rozbiegu, do rzutu, musiał już starać się zdobywać bramkę, bo taka była gdzieś zagrywka trenowana na treningach. Ale czasami trzeba też i pomyśleć, bo no mecz nie jest meczowi równy. Zagrywka nie zawsze uda się w 100%. Trzeba mieć to z tyłu głowy, no i gdzieś ten pierwiastek kreatywności w sobie mieć, żeby przynajmniej reagować na te wydarzenia na boisku. A tego zabrakło w ostatnich akcjach drużynie z Żukowa. Ponto. Pękowski. Tymoteusz Ponto. Pękowski, no odkryte te prawe skrzydło. Zagranie za plecami fatalnie. Fatalnie teraz gra Kaper, Autoim bez Żukowo. No naprawdę, ja nie wiem jak to wytłumaczyć. Czwórka zawodników w ofensywie Przemyśla, a oni nic nie potrafią z tym zrobić. Już piątka, zagranie do koła, broni! Broni golkiper gospodarzy. Czas znowu przerwany, bo leży gracz Żukowa na parkiecie. To już ostatnie 5 minut tej połowy. Mamy wynik remisowy 13-13. Bardzo wyrównany mecz. Tak jak i ostatnim razem. Tam był remis 14-14 po pierwszej połowie. No i przyznam, że jeżeli dzisiaj ten wynik będzie identyczny, to nie byłoby to wielkim zaskoczeniem. Na 7 metrze znowu Grzegorz Dorsz. Dwa razy się nie mylił, nie mylił się po raz trzeci, ale zmienił teraz ten kierunek rzutu. Zmylił tym samym Gracjana Nowaka. Dwa razy gdzieś w kierunku lewego dolnego narożnika, teraz w prawą stronę, ale tutaj trzeba być właśnie elastycznym w tych stałych fragmentach gry, bo bramkarz prędzej czy później załapie jakiś twój schemat, a chodzi o to, żeby być nieschematycznym. Za plecami przekazana piłka, teraz do Światowskiego z rzutem, Makowiejew, interwencja Bartłomieja Żurawskiego, nie ma bramki na remis dla Przemyśla. Światłowski.
pokazuje już swoim kolegom z szatni, co chce zagrać. Patryk Walczyk, zmiana z obrotowym, Makowiejew, Światłowski na dziewiątym, już siódmym metrze z rzutem, ale zatrzymywany w locie był prawy rozgrywający gospodarzy. Pokazuje panu sędziemu, że był trzymany przy rzucie za koszulkę. Tak oczywiście robić nie możemy. Już gra pasywna, sygnalizowana przez sędziów, kibice teraz gdzieś z trybun domagają się, aby gracz z Żukowa podnosił się jak najszybciej z boiska, no bo przedłuża nam się bardzo ta pierwsza połowa spotkania. Jeżeli ktoś na boisku leży, to rzeczywiście są to zawodnicy z Żukowa, tylko i wyłącznie. No nie przypomnę sobie, żeby któryś z graczy z Przemyśla tutaj dużo czasu nam zabierał. Rzut wolny dla gospodarza, ale ta ręka podniesiona już do góry. Świetnie rozegrany ten fragment gry. No nie spodziewali się tego absolutnie goście. Czekali tutaj na Makowiejewa, aż on wyjdzie do góry. Chcieli go zatrzymać. Tak się nie stało. Po prostu obrót i rzut z 9 metra. Dosłownie z miejsca, ale pokonany Żurawski. Mamy znowu remis, tak jak i w tym pierwszym spotkaniu w Żukowie. 14 do 14. Jeszcze 3,5 minuty, żeby tutaj ten wynik trochę podśrubować. Bękowski. Bękowski uda się rzucić, uda się też zdobyć bramkę, mimo że był tak odpychany gdzieś na plecy. To utrzymał równowagę, oddał rzut i to w dodatku celny. Dobre zagranie do koła od kozła pod poprzeczkę. Janis Krycki z trafieniem kontaktowym, remisowym. 15 do 15. Bękowski gdzieś na pograniczu faulu w ataku. Sędziowie jednak, no przyznam szczerze, pobłażliwi, bo dobrze ustawił się Światłowski, gdzieś takie wejście barkiem w rywala, przewrócenie go, a tak rzut wolny dla gości. Tymon Ponto. Do prawej strony, wymiana teraz poza mnie. Dokładny chwyt. Przewrócony gracz, gospodarzyk, to zapie piłkę, zapią goście, fatalny błąd. Bramka, nie! Ależ interwencja w kluczowym momencie tej połowy Gracjana Nowaka. A wyczekał tutaj Dorsza, który na chwilę zawisł w powietrzu. Chciał wyczekać interwencję bramkarza, ale już nie miał czasu. Po prostu spadał na ziemię, musiał rzucać. A Gracjan Nowak z niesamowitym refleksem odbija tę piłkę. Może Przemyśl po naprawdę wielu mi tak przerwy wróci na prowadzenie. Piłka zebrana. Czy to będzie gol? Będzie dla Przemyśla. Bramka numer 16. A więc udało się wrócić na te dobre tory. Absolutnie Orlen się nie poddał. Dzisiaj już przecież prowadził. Później były takie momenty słabsze. Ale determinacja i motywacja pozwoliła objąć prowadzenie, zagranie za plecami. No efektowne na pewno, ale nieefektywne, bo doszło do straty piłki. Czyżby trafi numer 17? No przyznam szczerze, że naprawdę tylu bramek w pierwszej połowie się nie spodziewałem. Bo znamy takie przypadki, w których, no może i taki wynik dokładny, ale powiedzmy podobnie, gdzieś 20 trafień, może 18. Tak kończyły się mecze po 60 minutach nawet. Dzisiaj jednak ponad 30 bramek w samej pierwszej połowie. Bramka częściej niż jedna na minutę. No w piłce ręcznej to dosyć jasno mówi, że to jest spotkanie żywe, bardzo szybkie. I chyba trzeba się z tym stwierdzeniem zgodzić, bo obie drużyny grają naprawdę w wysokim tempie, na wysokim poziomie, ale zawsze sobie wtedy zadajemy takie pytanie, która z drużyn utrzyma to mordercze tempo dłużej, bo nie da się, proszę mi wierzyć, zagrać na tak szybkim tempie przez całe 60 minut. Prędzej czy później któraś drużyna wymięka. Pytanie właśnie, która szybciej odpuści, a ta, która nie wytrzyma takiej gry, zazwyczaj mecz przegrywa. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Makowiejew na środku. Jedna z ostatnich akcji w tej połowie dla Orlenu Przemyśl, o ile nie ostatnia. Światłowski.
wszystko przedyskutowane z trenerem. Jak ma wyglądać ta ostatnia akcja? Bardzo wysoko podchodzą jednak goście. Chcą przeszkodzić w przeprowadzeniu tej zagrywki. Makowiejew, Światłowski, prawe skrzydło, gdzieś na pograniczu faulu w ataku, ale nie! Supek i jeszcze bramka! No tutaj szczęście uśmiecha się po raz kolejny do gospodarzy. Zostały sekundy do końca tej pierwszej połowy, a więc ma dużo czasu na zdobycie bramki, ale dla gospodarzy, bo Światłowski piłkę zbiera. Jednak się myli, no to był fatalny rzut. Tutaj jednak gdzieś wymuszona taka pozycja z szóstego metra, no przed szóstym metrem, na szóstym metrze mamy linię pola bramkowego. Jednak tutaj się pomylił, 17 do 15 dla gospodarzy. Czy jeszcze uda się zdobyć bramkę kontaktową? Ponto po nogach Gracjana Nowaka, faulowany, ale to już będzie końcówka tej połowy. Zostało 5 sekund, trzeba będzie rzucać. Znowu faul, no i dojdzie do rzutu wolnego bezpośredniego. No, historia piłki ręcznej Ligi Centralnej również widziała przypadki, w których z takiego miejsca bramki zostały zdobywane, ale czy tak będzie teraz? Bękowski! No ale gdzieś prosto po rękach. I tak kończy ta pierwsza połówka. Orlen Przemyśl się nie podał. Wróci do gry i prowadzi 17 do 15 z KPR-em Auto Invest Żukowo. My zapraszamy więc Państwa na dosłownie kilka minut przerwy i słyszymy się na decydujących 30 minutach.
I witamy Państwa po krótkiej przerwie na kontynuacji spotkania 22. kolejki Ligi Centralnej, gdzie zmierzą się ze sobą Orlen Upstream, SRS Przemyśl i KPR Auto Invest Żukowo. Przed mikrofonem Tomasz Brzozowski i zapraszam Państwa na decydujące 30 minut tego starcia. Pierwsza połowa naprawdę obfita w bramki. Ponad 30, 17 do 15 jednak prowadzi drużyna z Przemyśla, mimo że był taki moment, w którym traciła już kilka trafień. Udało się te straty odrobić, wrócić na te właściwe tory. Za to Żukowo dużo lepiej radzi sobie, kiedy gra w równowadze, aniżeli kiedy gra o kilku zawodników więcej na parkiecie. To było naprawdę bardzo słabym punktem tego zespołu. Wracamy do meczu. Rzut karny dla gospodarzy, który dzisiaj w białych koszulkach, za to goście w strojach czarnych, nie wykorzystuje rzutu z 7 metra. Tomasz Kulka. No i jak odpowie Żukowo w tej drugiej połowie? Jak przygotował swoich podopiecznych Mariusz Czaja na te ostatnie 30 minut? Bo wie, że tutaj nie ma już miejsca na pomyłki. Za to gospodarze są na skraju przepaści, bo oni muszą wygrywać już każdy mecz, żeby w ogóle myśleć o tym, by utrzymać się w lidze centralnej. Znakomite zagranie dookoła i bramka kontaktowa, bramka numer 16. Makowiejew. Walczyk z Makowiejewem, no pan grający trener, który zdobył kilka tych trafień w samej pierwszej połowie. Z prawej strony teraz grają gospodarze. No i sędzia odpisuje znowu przewinienie. W pierwszej połowie często oglądaliśmy, jak zawodnicy z Żukowa leżeli na boisku. Teraz ona se też nie opuszcza, wydaje się. No kilka takich nieprzyjemnych obrazków, jakichś potencjalnych kontuzji. Na szczęście nic się nie stało. Będziemy mieli rzut karny dla gospodarzy. Na 7 metrze zmiana, no ale teraz się nie myli. Mateusz Kroczek. Wcześniej nie wykorzystał tego fragmentu Tomasz Kulka. No i jest trafienie pierwsze w tej drugiej połowie dla Orlenu Przemyśl. Świetna teraz odpowiedź i jeszcze dwie minuty kary, czy nie, bo sędziowie przerwali czas dla Stanisława Makowiejewa. Na środku Tomasz Kulka, ale tak jak mówiłem, w pierwszej połowie dochodziło do takiego paradoksu, w którym Żukowo nie potrafiło grać w przewadze, za to Przemyśl, grając w osłabieniu, radził sobie znakomicie, nawet w podwójnym. Tutaj bramka jest wręcz obligatoryjna dla drużyny, która gra aktualnie o dwóch zawodników więcej. Bardzo wydaje się w praktyce łatwo zdobyć z takiej pozycji bramkę. Tego Żukowo nie potrafiło. Zobaczymy, jak będzie teraz. Zmiana tej taktyki, bo takie indywidualne krycie to coś, czego Żukowo jednak nie stosowało w pierwszej połowie, ale co z tego, skoro i tak gospodarze zdobywają bramkę. Samodzielna akcja, no odpychany jeszcze przy rzucie był Krzysztof Jagielski, ale utrzymał się w powietrzu, na nogach, utrzymał tę równowagę, bo to było w tym wszystkim najważniejsze i zdobywa bramkę znowu kontaktową. W pierwszej połowie też Żukowo przez dłuższy czas goniło wynik, potem samo prowadziło, żeby ostatecznie do szatni schodzić przegrywając, ależ tutaj szybkie odpowiedzi Światłowskiego. Bardzo dobrze dzisiaj Przemyśl w tych szybkich atakach, ale to samo mówimy o drużynie KPR Auto Invest Żukowo. No niesamowita wymiana teraz ciosów między Światłowskim a Krzysztofem Jagielskim. No nie minęły teraz nawet minuty, a tych bramek w drugiej połowie już bardzo dużo.
to nam mówi o poziomie tego spotkania, o poziomie gry w ataku, ale też trochę o poziomie gry w obronie, która kuleje z lewego, z prawego skrzydła. Interwencja między słupkami. To jest moment, w którym Żukowo może znowu remisować. Otwarta autostrada, ale te żółty. Do nieba, bo aż tak pomylić się w tych swoich obliczeniach. No niesamowite. Wydawało się, że było tu mnóstwo miejsca, mnóstwo czasu do tego, żeby się ostawić, żeby oddać celny i przede wszystkim skuteczny rzut, a tu ani jedno, ani drugie. Na środku Patryk Walczek. No i znowu z tej kary niewiele udało się wyciągnąć. Biernat. Walczyk do prawego skrzydła. Tutaj poprawka wzięta Aleksja sprzed chwili. I jest trafienie 21. Czy będzie tym razem lepiej? No nie, no nie, fatalnie dzisiaj. Żukowo na prawym skrzydle. Wcześniej w kierunku dalszego słupka. Rzut niecelny teraz w kierunku bliższego słupka, ale po raz kolejny bramki z tego Kasper Saraczyn nie zdobywa. Walczyk, Biernat. Walczyk za plecami, teraz Światłowski. No przed momentem zdobywał bramkę za bramką, trochę niesiony właśnie tymi trafieniami. Uwierzył, że może zdobyć i po raz kolejny gola, ale tym razem się trochę przeliczył. Zagranie w nogi, ale faulowany był Jagielski, pokazują sędziowie. A więc rzutu wolnego na znaczną goście. Jagielski do środka, gdzie ustawiony jest Artur Sadowski. Sadowski jeszcze raz z Jagielskim, czekał tu na kolegę, aż pokaże mu się do gry. Jagielski, no musiał się znowu zatrzymać. Gra pasywna, piłką w rękach Kasper Saraczyn. Saraczyn teraz podanie do lewej strony, no ale Grzegorz Dorsz też sam meczu, na co oczywiste, nie wygra. Tych podań przy grze pasywnej od początku mamy 4, teraz jednak jest ich mniej, trzeba rzucać znakomicie z podłoża. Krzysztof Jagielski, no teraz taka wymiana ciosów między Jagielskim a Światłowskim, dwóch zawodników leworęcznych, no ta lewa ręka w piłce ręcznej jest zawsze bardzo dobrą cechą, taką, którą wielu trenerów chciałoby mieć, pożądaną to na pewno, a to nie jest wcale tak oczywista cecha. Oczywistym jest, że więcej mamy na świecie osób praworęcznych. Teraz jednak rzut z podłoża, odpowiedź drużyny z Przemyśla. No i mimo, że rywale odpowiadają pięknymi trafieniami, to ci robią dokładnie to samo. Dzisiaj te prawe skrzydło naprawdę gra przeciętnie, znowu nie udało się złapać piłki, też no, trzeba tutaj trochę winy zrzucić na Krzysztofa Jagielskiego. No i gra znowu przerywana, tym razem rzut karny dla gości na 7 metrze. Grzegorz Dorsz dzisiaj się nie mylił, trzykrotnie nie pomyli się i za czwartym razem, no więc pierwsze dwa rzuty w lewy dolny narożnik, teraz dwa rzuty od koza w kierunku prawego słupka. No wie jak tutaj zaczarować bramkarza przeciwników, gdzieś pokazać mu najpierw gdzie chce rzucić, a w ostatnim momencie zmienić miejsce, w którym znajdzie się ostatecznie piłka. Biernat. Biernat teraz, ale z interwencją golkiper gości. Nie uda się zagrać podania na kontrę. Ewentualnie szybki atak. Jeszcze wchodzi w grę Sadowski. Faul w ofensywny. No Żukowo ma kłopoty, żeby dojść przynajmniej teraz na ten remis. Jeszcze nie mówimy o prowadzeniu, ale te trafienie dające równowagę byłoby już bardzo bardzo dobrym prognostykiem.
No jest odpowiedź. Gospodarze cały czas konsekwentnie kontynuują te swoje zdobywanie bramek. Zaczynają od ataku pozycyjnego gospodarze. Na środku stawiony Patryk Walczyk. Obok niego Tomasz Biernat. Walczyk. Walczyk, zmiana teraz w kierunku biegu z podłoża, no ale to była trudna pozycja, to był naprawdę ostry kąt, jak taki rzut z biodra, powiedzmy sobie szczerze. Ciężko było oczekiwać, że i z takiego miejsca padnie teraz bramka. Zebrana jednak ta piłka przez Jagielskiego. No i już kilkukrotnie teraz w drugiej połowie Żukowo miało możliwość do wyjścia na remis. Nie wiem, która to już taka sytuacja, ale może właśnie ta będzie tą właściwą. Podanie do koła, bramka numer 23, a więc dopięli swego. Teraz tylko opierz prowadzenie, to pewnie cel. Numer jeden oczywiście dla Żukowa, co ma być później, to będzie, byleby tylko nie gonić już wyniku, byle to rywale teraz przejęli rolę tego, który musi się martwić zakończeniem spotkania, a nie my. To oczywiście gdzieś teoretyczne myśli przytoczone przeze mnie zawodników z Żukowa. Będziemy mieli rzut karny, to zawsze kończy się rzutem z 7 metra, jeżeli obrotowy bramki nie zdobędzie przy takim rzucie z 6 metra. A więc kolejna sytuacja stuprocentowa i bardzo pewnie wykorzystana przez Mateusza Kroczka, który dzisiaj nie gra za dużo, bo pojawia się na tych rzutach karnych. Ale taki zawodnik od zadań specjalnych też jest drużynie potrzebny. 24 do 23 dla Orlenu Przemyśl. Zagranie idealne do obrotowego, który także się nie myli. No bardzo często widujemy, że takimi wynikami, powiedzmy 24 do 24 nawet, kończą się mecze po 60 minutach gry. A tu proszę bardzo, jeszcze niecałe 20 do zakończenia spotkania. No kto wie, może dzisiaj ta bariera 40 trafień przez którąś z drużyn zostanie przełamana. Teraz jednak myli się Makowiejew, ale był faulowany trener gospodarzy przy tym rzucie. Z tego jak najbardziej zrozumiała decyzja o przerwaniu gry. Trzeba wytrzeć barkę, no bo zawodnicy też już są zmęczeni. Jest oczywiście to normalne, że gracze się pocą, no nie życzymy nikomu żadnych kontuzji, oby tych było jak najmniej, a już kilka niestety oglądaliśmy. Na szczęście nie wydarzyło się nic poważnego i zawodnicy mogli wrócić jeszcze do tego spotkania. Makowiejew, Walczyk, Makowiejew, nawet 10 metr, no teraz postraszył w powietrzu i tak postraszył, że zdobył bramkę. Teraz Żukowo stoi przed pytaniem, czy będzie w stanie znowu dojść na remis, bo rywale są bardzo konsekwentni w tych swoich zdobywanych bramkach. Na razie Żukowo w tej drugiej połowie ani razu nie prowadziło i dokładne zagranie do koła, podanie na kontrę indywidualnie. Czy skończy to bramką Makuła? Skończy! Numer 24, Jakub Makuła. No i to są już z powrotem dwie bramki przewagi dla gospodarzy, ale niedługo trwało to dwubramkowe prowadzenie. Goście wiedzą, że jeżeli chcą atakować, to teraz już natychmiast gospodarze robią dokładnie to samo. Kolejny rzut karny. Ale szybka wymiana ciosów dzisiejszego dnia. Pierwsze to spotkanie rozgrywane w ramach 22. kolejki
Ligi Centralnej. Z rzutem teraz i z bramką Mateusz Kroczek. No nie myli się przy tych rzutach z 7 metra. Tutaj faul ofensywny, no Żukowo zdaje sobie sprawę, że jest już w naprawdę tarapatach w takim etapie spotkania, kiedy to gospodarze zdobywają trzecią bramkę przewagi, a gdyby tego było mało, to jeszcze gracz gości usiądzie na ławce kar na 2 minuty. Może i gorsze informacje teraz Żukowo usłyszeć nie mogło, bo no wchodzimy w decydującą fazę tego spotkania. Jeżeli teraz nie uda się odrobić strat, no to Przemyśl może czy sensacyjnie wygrać. Ciężko stwierdzić, jednak Przemyśl, który jest przedostatni w tabeli, który otwiera strefę spadkową na jesień, przegrał w spotkaniu. Dzisiaj jednak no to gospodarze nadają tempo temu meczu. Oni jak wystawiają warunki, tym bardziej teraz. Chcieliście nas gonić, to proszę bardzo, zużyjcie całą swoją energię, całą swoją siłę, a my odpowiemy dokładnie tym samym, przy tym się absolutnie nie męcząc. Tak to przynajmniej wyglądało teraz. Pękowski. Fatalny znowu błąd, te szkolne błędy są zmorą w tych ostatnich minutach w drużynie z Żukowa. Przerzut do prawego skrzydła, ależ wejście, poprzeczka, dobitka i bramka, ale przekroczona linia 6 metra pokazuje sędzia i no przerywa. Czasem są 2 minuty, z pewnością gdzieś tam jakieś niecenzuralne słowa padły z ust Janusza Bandla w kierunku sędziego, no bo no nie bez powodu został ten gracz teraz wykluczony. No ale to są oczywiście emocje, to jest mecz cały czas gdzieś na styku. Także te emocje, no musimy też zrozumieć. Ten, kto grał w jakikolwiek sport, uprawiał jakikolwiek sport, grał w jakimś meczu piłki ręcznej, ten wie, jakie to są ogromne emocje. Tym bardziej, kiedy to jest też końcówka sezonu, a Przemyśl bije się po prostu o życie, bo jeżeli nie uda się teraz zacząć wygrywać, no to pożegna się drużyna gospodarzy w tym sezonie z Ligą Centralną, o którą tak długo walczyli. Ponto do prawego skrzydła, no i jest w końcu przełamanie i z tej pozycji w drużynie Żukowa jest bramka. Pokonany Gracjan Nowak. Ale to jeszcze nie jest katastrofa, bo Przemyśl teraz w posiadaniu piłki może znowu wyjść na kilka bramek przewagi. Widzę na zegarze 28-25, a więc gdzieś za dużo bramek na naszej tablicy. O jedną! Cały czas te 3 bramki przewagi. Ponto musiał zatrzymać tę akcję, nie uda się przeprowadzić szybkiego ataku. Bardzo wysoka teraz obrona w drużynie gospodarzy. Ale na spokojnie pokazuje teraz Artur Sadowski. Uspokójmy, ustawmy to, no i zdobądźmy bramkę. Sędzia pokazuje, zaczniemy z 9 metra ze środka, gdzieś boiska. Mówiąc tutaj oczywiście o szerokości. Zagranie do prawej strony Ponto, no gdzieś tutaj blisko zagrania nogą kibice. Właśnie tego się domagali Dorsz, ale nie miał miejsca, żeby rzucać. No i za długo przy piłce teraz gracze gości. Takie błędy na takim poziomie, w takim meczu nie powinny się przytrafiać, tym bardziej, że do końca mniej niż 14 minut, a to są 3 bramki straty. Wiemy z doświadczenia, że w piłce ręcznej to nie jest duża przewaga, ale na tyle bezpieczna, żeby dowieść ten wynik już do końca. Makowiejew do lewej strony, zamarkowany ten rzut i to był błąd, bo faul w ataku Patryka Walczyka, strata piłki.
goście też absolutnie nie odpuszczają. Sadowski, lewa strona z rzutem, no jest przełamanie, jest bramka 26. Gra jeszcze przerwana, czyżby to były dwie minuty kary. No, przywołuje do siebie sędzia pomoc medyczną, ale nie dwie minuty kary, a pomoc medyczną, bo ucierpiał zawodnik gospodarzy, nie potrafi się teraz podnieść z boiska. Ten, który faulował w ataku, Patryk Walczyk. Całe praktycznie spotkanie gra na środku rozegrania. Gdzieś wziął ten ciężar z Tomasza Biernata, z jego barków, bo to on w większości spotkań właśnie na środku rozegrania. Dzisiaj gra gracz z numerem 6 i wychodzi mu to całkiem nieźle. To trzeba przyznać. Teraz jednak leży na boisku, no i nie o własnych siłach, ale podnosi się z boisku, naprawdę gdzieś go cały czas boli. Widzą Państwo, jak utyka. Tak naprawdę ledwo jest w stanie opuścić to boisko. Mamy nadzieję, że dzisiaj wróci, ale no i ten ból jest naprawdę ogromny. Oczywiście bramka zdobyta przez gości. Bramka 26. Zaczynamy od środka. No i wraca na środek Tomasz Biernat z numerem 12. Wyprowadzenie teraz prawego skrzydła za plecami. Biernat. Do końca bardzo mało czasu, trochę ponad 10 minut. Prowadzi drużyna z Przemyśla, 28 do 26. Makowiejew z przełożeniem, gdzieś próba zejścia do wewnątrz, ale zatrzymywany był gracz z numerem 71. Makowiejew samodzielnie, no i minął takim zamachnięciem dwóch przeciwników w tym samym momencie. No to nie powinno tak wyglądać. Odpychany teraz, no wydawało mi się, że gdzieś na prostych rękach, a więc to było gdzieś zagranie na pograniczu nawet wykluczenia. Szczęście teraz dla Przemyśla, że sędziowie tego nie zauważyli albo inaczej to zinterpretowali po prostu. Oni są oczywiście bliżej tego całego meczu, oni są na parkiecie. Zacznie Ponto. Pękowski, lewa strona, wejście, czy to będzie rzut karny? Dokładnie, bo gdzieś faulowany przy rzucie teraz rozgrywający gości. A więc oczywistym było, że właśnie tak to się zakończy. Czy będzie bramka z rzutu karnego? Będzie! Zdobywa ją Grzegorz Dorsz. Najskuteczniejszy zawodnik Ligi Centralnej, ale no właśnie też zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo tych bramek zdobytych przez Dorsza w tym sezonie padało z rzutów karnych, ale przecież kto tego zabroni z 7 metra, też przecież trzeba umieć zdobywać bramki. To wydaje się sprawą dosyć oczywistą. Za plecami teraz Makowiejew, strata piłki czy nie, zagranie dookoła, ale jednak zabrakło tutaj chwytu. Do lewej strony teraz Szukowo, nie ma bramki, Gracja Nowak na posterunku i nadaje tutaj temu meczowi nieco więcej pikanterii, bo znowu broni Nowak, no niesamowite, co wyrabia w tym bardzo ważnym momencie spotkania ten golkiper. Ależ tutaj podtrzymuje przy życiu swój zespół, gdzieś dodaje mu wiatru w żagle, bo tych minut już tak mało do końca tego meczu. A w tym najważniejszym momencie on stoi na posterunku, on nie daje się pokonać. Szukowo musi teraz zdobyć bramkę kontaktową, bramkę numer 28, po to, żeby w ogóle myśleć o dzisiaj jakichkolwiek punktach. Z 9 metra goście.
Na środku Sadowski. Obok niego Tymon Ponto. Sadowski otrzymany gdzieś chyba od tyłu, no ale sędziowie pokazują, gramy dalej, jednak wracamy do tej sytuacji i tutaj no jak najbardziej się z tą decyzją zgadzam, bo sam byłem zdziwiony, że tak długo sędzia pozwolił tu grać. No ewidentnie gdzieś trzymają z tyłu rywala za pleców. Ten jest obrócony przodem do bramki. Także dlatego tutaj doszło do wykluczenia. No i to jest dobra informacja przede wszystkim dla podopiecznych Mariusza Czai, którzy mogą zacząć odrabiać te straty właśnie w tym momencie. Mają przecież przewagę, ale takie zagrania niedokładne i jeszcze 2 minuty kary. No czy to mogło zostać zagrane gorzej? No właśnie teraz się zastanawiam, bo wydaje mi się, że po prostu ten najczarniejszy scenariusz teraz się sprawdził. Zagranie do rywali, kiedy powinniśmy zdobyć bramkę kontaktową, ale czujność i przytomność Światłowskiego daje teraz drużynie rzut karny, no bo to była sytuacja stuprocentowa. Rywal został zatrzymany, dlatego rzut z 7 metra. Mateusz Kroczek po raz kolejny. Na razie się dzisiaj nie mylił. Bardzo ważny moment. Kroczek, ale on te ważne momenty wytrzymuje i zdobywa bramkę kolejną dla swojego zespołu, bramkę 30. Po raz kolejny 3 bramki przewagi. A i tak zagra z karą. Jeszcze przez kilka sekund zarówno drużyna gospodarzy i gości. Z prawego skrzydła. No i tutaj już musiała paść bramka. Bo gdyby piłka nie przekroczyła tej linii bramkowej, no to wydaje się, że Żukowo pogrążyłoby się już samo. A tak cały czas jakaś ta nadzieja, jakaś ta iskra w zawodnikach Żukowa pozostaje. Makowieje nie decydują się na grę z pustą bramką. Gospodarze zagranie za plecami, kto zbierze piłkę. Dużo tutaj szczęścia, bo wielokrotnie to się podbijało od rąk i gospodarzy, i od rąk gości. Ale Makowiejew kończy z piłką na 11 metrze. Koniec kary po stronie gospodarzy. Makowiejew. Światłowski zbiera. No, potrzebna tutaj pomoc medyczna. Gdzieś tutaj skarży się na uraz gracz z Żukowa. Został prawdopodobnie nadepnięty zawodnik gości, bo teraz sami Państwo widzą, jak z bólem przy linii bocznej skacze, o ile dobrze zauważyłem, Grzegorz Dorsz z numerem 7, a więc bardzo ważna postać w drużynie gości, jeżeli nie najważniejsza. Zaczynają i tak gospodarze z obrotem z koła. Bardzo ważne trafienie z Janisa Kryckiego. Ta przewaga cały czas w miarę bezpieczna. Rzut, ale z faulem. A więc wracamy. Trzeba wytrzeć parkiet, no bo tutaj zawodnicy już dają z siebie maksimum, a nawet i więcej. Możemy jednak już wrócić do gry. 8 minut niespełna do zakończenia tego spotkania. Ładnie teraz gdzieś rozwalona, rozszerzona ta defensywa przeciwników. Mógł sobie pozwolić tutaj na dużo rozgrywający Żukowa i to wykorzystał Makowiejew teraz. Sami też Państwo widzą, gospodarze na pewno się już teraz nie będą spieszyć, mają 2 bramki przewagi. Ich zadaniem jest teraz po prostu zdobyć bramkę, ale też przy tym jak najwięcej sekund ukraść. Zagranie do koła wydawało się, że było znakomite, takie dokręcane od kozła, ale niedokładne ostatecznie. Bramka kontaktowa jest tutaj bardzo możliwa. Faul w ataku w takim momencie. No to już nie pierwszy taki błąd w tym meczu. Taka seria nie powinna się
przytrafiać na takim poziomie, ale potem poznajemy zwycięzców, po tych, którzy potrafią zachować zimną krew i opanowanie do ostatniej syreny. Bo tylko taki zespół może wygrywać. Biernat. Mako wieje, zamarkowane to podanie do koła. Dopiero teraz z obrotem słupek. Zebrana piłka. Jest bramka. Dobitka wykorzystana przez Biernata. Najpierw pomylił się Wandze, ale był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Właśnie Tomasz Biernat. Sadowski. Sadowski z zejściem do lewej strony. Gra przerwana o czas. Prosi teraz trener drużyny, gości Mariusz Czaja, no bo wie, że za chwilę może zabraknąć czasu. Będzie go bardzo mało, a tych strat nie udało się od dłuższego czasu zmniejszyć, cały czas gdzieś na pograniczu tych dwóch, trzech trafień. No jeżeli nie uda się to w tej akcji, nie uda się zdobyć bramki, a rywale znowu odpowiedzą, no to nie wróży tutaj świetlistej przyszłości w drużynie z Żukowa. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj na tabelę, no to Przemyśl zdobywa oczywiście 3 punkty, punktów ma 16. Dzisiaj bardzo ważny mecz dla tego zespołu z Przemyśla pomiędzy Anilaną Łódź a Warią Energią Olsztyn, który również dla Państwa skomentuję już po tym spotkaniu, właściwie od razu, bo o godzinie 18 mamy godzinę około 17.30, a więc dosłownie chwila, moment po tym meczu wracamy na kolejne bardzo ważne starcie w tej dolnej części tabeli. No mimo że te teoretycznie słabsze drużyny, tak, te mecze nie są przecież nieciekawe. Przykładem dzisiejsze starcie drużyny z Przemyśla, która jest przedostatnia, i Żukowa, który zajmuje 4. miejsce od końca, a tyle bramek oglądamy, że każdy kibic może znaleźć tutaj coś dla siebie, coś, co mu się w tym meczu na pewno spodobało, tak jak i teraz te wyjście Światłowskiego, ale bez skutku, bo piłka ląduje poza linią boczną. Na zwodzie pojedynczym z obrotem, no tutaj dużo kroków, ale wcześniej był faulowany zawodnik Żukowa. Bonto. Bękowski. Bękowski od kozła do prawego skrzydła. Strata. No i łapią się za głowę gracze z Przemyśla, bo znowu doszło do straty piłki, ale takie długie akcje w tom i gra. I gra pasywna już jakiś czas temu sygnalizowana. Za dużo tych podań. Zagranie na kontrę. Czy to będzie bramka? Powinna być, ale nie jest. Słupek. Słupek ratuje teraz Żukowo przed stratą 33. trafienia. Może to był ten sygnał, który podniesie teraz do walki, do gry graczy gości. Prawa strona parkietu, jest bramka numer 30. A więc dzisiaj ponad 60 już trafień oglądaliśmy. Obie drużyny zdobyły przynajmniej 30 bramek. Więcej niż bramka na minutę pada w dzisiejszym spotkaniu. A to nie koniec! Trafienie Janusza Wandzla z pozycji obrotowego. Przewrócony teraz kołowy rywali, ale znowu to prawe skrzydło. No, znalazł w końcu sposób na Gracjana Nowaka. Gracz gości, bo były takie momenty, w których radził sobie naprawdę słabo i Gracjan Nowak nawet nie musiał interweniować. Po prostu te rzuty nie były nawet celne. A więc Żukowo oczywiście uwierzyło, zanim to, no to o czas teraz prosi trener gospodarzy na pewno, żeby trochę uspokoić swoich zawodników, bo czuje, że robi się coraz goręcej na hali Przemyślu i teraz najważniejszym jest właśnie zachować ten spokój i zimną krew, bo jeżeli tego zabraknie, no to Żukowo wykorzysta już każdy błąd swoich przeciwników. Mają jeszcze przecież goście na to aż 5 minut, a to w piłce ręcznej całkiem dużo czasu na to, żeby dwubramkową stratę zniwelować. Na pewno nikt też nie myśli tutaj o rzutach karnych, bo jeżeli mecz zakończy się w regulaminowym czasie remisy, no to przypomnę, że przejdziemy do serii rzutów z 7 metra. Wtedy jednak drużyny dzielą się punktami. Zwycięzca bierze 2 punkty, przegrany 1. Każdy walczy dzisiaj o pełną pulę, czyli o 3 oczka, a to gwarantuje tylko i wyłącznie zwycięstwo w tych regulaminowych 60 minutach. Już po
przerwie na żądanie dla gospodarzy. Taktyka z pewnością ustalona. Teraz trzeba tylko wdrożyć ten plan w życie. Bardzo wysoka teraz defensywa graczy Mariusza Czaj, ale czy to jest dobry sposób na zatrzymanie przeciwników? Makowiejew do prawej strony, Greja tutaj faul w ataku gospodarzy, zagranie na kontrę Dorsz. Nie miał za bardzo do kogo podać z prawej strony. Jest bramka, jakże ważna, bo kontaktowa. Numer 32. No i proszę bardzo, jakież emocje teraz w Przemyślu. No bym przypuszczał, że dopiero te ostatnie minuty staną się tak zacięte, bo Przemyśl cały czas gdzieś bezpiecznie prowadził, cały czas odpychał te zagrywki swoich rywali z Żukowa. Teraz bardzo wysoka defensywa gości. Nadal pozostaje. No ostatnio udało się odebrać piłkę, a gospodarze są w tarapatach. Makowiejew. Biernat. Może oni przyprowadzą to, jednak są przypięci gdzieś do ściany. Makowiejew. Makowiejew do prawej strony. Teraz należałoby bramkę zdobyć, ale mnie łatwo powiedzieć. Dużo trudniej zawodnikom zrobić. Guzdek! Jest gra pasywna, ale był faulowany rozgrywający gospodarzy. 4 minuty do końca spotkania. No trochę ponad. Podanie i rzut. Makowiejew i bierze ciężar spotkania na swoje barki. Ciężar tej końcówki. Rzut biodra między nogami bramkarza przeciwników. Jest trafienie 34. No i to jest niedokładny chwyt Tymona Ponto. A w konsekwencji tego i utrata piłki. Kto wie, czy właśnie ta strata nie była najważniejszą w całym spotkaniu. Chcieliby wierzyć. Na pewno goście, że nie, ale jeszcze poczekajmy. Faulowany teraz gracz gości w obronie. Kolejny faul w ataku. Gra Tymon Ponto. Ponto na zwodzie pojedynczym do środka. Jednak trafiony był w twarz Gracjan Nowak i no, jeżeli chodzi o te nowe przepisy, tutaj powinna to być nawet czerwona kartka, o ile Gracjan Nowak nie ruszył tutaj specjalnie głową. Przyznam szczerze, że nie wypatrzyłem tego, ale 2 minuty czerwona kartka na takich zasadach, jakie znamy, to tutaj jest codzienność. Tego domagałby się Gracjan Nowak, ale najwidoczniej sędziowie widzieli wszystko lepiej. Ten ruch Gracjana Nowaka był na tyle widoczny, że nie ma mowy tutaj o wykluczeniu. No na pewno to zabolało, bo był to naprawdę mocny rzut. Gdzieś nawet chyba zakręciło się w głowie bramkarzowi gospodarzy. W tak kluczowym momencie, gdyby go zabrakło. Oj, jest to fatalna informacja. Rzut karny oczywiście dla gości w takim razie. I Grzegorz Dorsz na 7 metrze. No on akurat zna na słowo odpowiedzialność i stara się teraz również stanąć naprzeciwko niej. Dorsz. Dorsi zdobywa bramkę, pokonując tym samym Pawła Sara w bardzo ważnym momencie meczu. 33 Żukowo, 34 Orlen Przemyśl. Makowiejew. Biernat. Bardzo długie to dzisiejsze spotkanie. Makowiejew. No czy to będzie bramka? Pokazuje sędzia, że tak, chociaż gdzieś blisko faulu w ataku tego domagają się goście, ale nie wrócimy do tego. Sędzia odgwizdał oczywiście trafienie z korzyścią dla gospodarzy. Ponto. Do lewej strony zamarkowane teraz to podanie, ale jest lepsze dookoła. Jest bramka, będą 2 minuty. A może nawet i więcej. To jest czerwona kartka. Czerwona kartka dla Janusza Wandla.
Za to przewinienie potrzebna, znowu pomoc medyczna. Chcieliśmy tych obrazków dzisiaj oglądać jak najmniej, a ich jest aż za dużo. Cały czas czekamy na decyzję dokładną sędziów, bo czerwona kartka, może nawet i coś gorszego, jednak wydaje się, że nie, że tylko po prostu, no tylko albo aż to wykluczenie. A więc praktycznie do końca spotkania zagrają teraz gospodarze w osłabieniu, gdzieś na samą końcówkę jeszcze gracz się na parkiecie pojawi, ale czy to wystarczy, żeby właśnie utrzymać to jednobramkowe prowadzenie? No z doświadczenia dzisiejszego meczu wiemy, że dobrze Przemyśl radził sobie i w grze w osłabieniu. Biernat na środku. Będą starali się też jak najdłużej pewnie utrzymać się przy piłce gospodarze, ale skupią się też na zdobywaniu bramek. Jakieś znowu nieporozumienie, dopiero teraz możemy zacząć grę. Czy zdecydują się na grę z pustą bramką? Wydaje się, że tak. Gospodarze, ale na razie nie, jest bramka i to, czy będą dwie minuty, jednak nie. Pozostajemy na boisku wszyscy, przynajmniej ci, którzy zaczynali tę akcję przed momentem. No i Żukowo traci bardzo łatwe kolejne trafienie do końca, 120 sekund, tyle mniej więcej i usłyszymy ostatnią syrenę. A muszą teraz goście zdobyć bramkę i to robią, utrzymują na razie tę presję. Gospodarze cały czas, pamiętamy, grają o jednego zawodnika mniej, z pustą bramką. Tylko że nie na obrotowego, a na tych dwóch szeroko ustawionych, powiedzmy, środkowych rozgrywających. Błąd teraz, wydawało mi się, Tomasza Kulki. I tak jest, strata, to może być bramka na remis dla KPR-u Autoinwest Żukowo. Dorsz! I w takim momencie myli się najskuteczniejszy zawodnik całej Ligi Centralnej. Ależ wytrzymał Gracjan Nowak tę presję, ależ deprymował swojego przeciwnika. Kulka, Biernat. Ostatnia minuta tego spotkania. Przemyśl prowadzi jedną bramką. Jeżeli teraz zdobędą gospodarze trafienie, to można przypisać im już praktycznie zwycięstwo. Poczekajmy, Biernat. Gra przerwana. O czas prosi trener gospodarzy. No ostatni do wykorzystania. Dziś proszę mi wierzyć, zazwyczaj mecze trwają godzina 20, maksymalnie godzina 30, a to spotkanie trwa bardzo długo, ale to dobrze. Nie żebym narzekał, wręcz przeciwnie, bo ten mecz jest bardzo emocjonujący. Sam wynik na to wskazuje. Tyle trafień dzisiaj oglądaliśmy. Już 71. Ten wynik naprawdę jest niesamowity. Gracjan Nowak już z bólem, ale wie, że musi wytrzymać. Ta adrenalina, którą on teraz czuje, podtrzymuje go na nogach, podtrzymuje go przy życiu, pozwala mu jeszcze bronić. On wie, że jest bardzo potrzebny swojej drużynie. Ta interwencja z lewego skrzydła przy rzucie Grzegorza Dorsza była być może najważniejszą, nawet nie w tym spotkaniu, może była najważniejszą interwencją w całym sezonie na Orlenu Upstream SRS Przemyśl, bo gdyby dzisiaj udało się zebrać 3 punkty, ta nadzieja na pozostanie w lidze wzrośnie. Dzisiaj też trzeba byłoby kibicować drużynie z Olsztyna, która za moment podejmie rywalizację z Anilaną Łódź, która też bije się przecież o te utrzymanie. No i właśnie, jeśli liczyliby na jakieś drobne potknięcie rywali z Łodzi, gracze Przemyśle, ale poczekajmy. Gra pasywna, Makowiejew z Kozłem. Zagranie za plecami, fatalny błąd. Czy będzie z tego bramka, czy nie? Będzie!
będzie bramka na remis w ostatnich sekundach spotkania, ale piłkę mają jeszcze gospodarze, a więc to jeszcze nie koniec. Jeszcze może... Taka obrona Żukowa, udało się więc wrócić w końcu na remis. Makowiejew, bierna talerz, bramka! Podłoża, Piotra 37-36. Czas znowu przerwany na żądanie trenera gości. To jest ostatnia akcja w tym spotkaniu. Jeżeli Przemyśl to utrzyma, no to wygra to spotkanie. Jeżeli nie, to dojdzie do rzutów karnych, a Gracjan Nowak naprawdę bije się już teraz sam ze sobą. Cały czas gdzieś pomaga mu kolega z drużyny, Paweł Sar, przykłada mu lód gdzieś do szyi, bo ucierpiał przy tym rzucie na twarz, gdzieś ta głowa nienaturalnie wygięta do tyłu. Jak najbardziej mogło go to zaboleć. Ale no to nie jest gra dla miękkich graczy. Tutaj czasem trzeba poświęcić, no nie chcę tego mówić, ale i swoje zdrowie na korzyść zwycięstwa. I o to teraz walczy Gracjan Nowak, o to walczy Przemyśl. Żukowo będzie miało piłkę, będzie miało trochę ponad 10 sekund, żeby zdobyć trafienie wyrównujące na 37-37. Ponto. Ostatnia akcja tego meczu. O ile będzie rzutów karnych, zagranie do lewego skrzydła, faul! Kto zbierze piłkę? Sędziowie przerywają oczywiście. Pokazują tutaj zawodnicy, że była piłka w polu bramkowym. Czerwona kartka dla gracza Orlenu Przemyśl, absolutnie się Biernat z tym nie zgadza. Czy to będzie rzut wolny bezpośredni, czy to będzie rzut karny, ale z tego co widzimy, to jest rzut karny dla gości. No niesamowita sytuacja. Jeszcze będzie chwila po tym rzucie karnym na dobitkę najwidoczniej, bo stoją, żeby wyłapać piłkę gracze z Żukowa. Dorsz, ależ teraz na nim ciąży presja. Dorsz! Trafia! Trafia na 37-37, a więc mamy remis, a to oznacza, że w Przemyślu dojdzie do serii rzutów karnych. No niesamowite. Ten mecz będzie trwał prawie 2 godziny. Tyle dzisiaj rzeczy wydarzyło się w tym spotkaniu. My przejdziemy za moment do rzutów karnych, a więc zaproszę Państwa dosłownie chwilę przerwy, ale proszę nie odchodzić od ekranów, bo słyszymy się za chwilę na najważniejszym momencie tego spotkania.
I wracamy do Państwa na decydującej fazie tego spotkania. Jakże emocjonującego. 37-37 po 60 minutach gry. No, drużyny prawie obie przekroczyły te 40 trafień. Tyle bramek dzisiaj oglądaliśmy. Teraz jednak rzuty karne. Zaczynają gospodarze, a konkretnie Jakub Makuła. Makuła trafia pod poprzeczkę od kozła. Wytrzymał tę presję. Teraz czy to samo zrobią goście? Tutaj Przemyśl może jeszcze ugrać dwa punkty. To samo Żukowo. Przypominam, zwycięstwa bierze dwa punkty. Przegrany jeden. Bękowski. Bękowski również się tutaj nie myli. 1-1, więc w rzutach karnych. Jeżeli ta pierwsza piątka rzutów z 7 metra nie przyniesie rezultatu, to później damy już tylko do przewagi tego jednego trafienia. Wydaje się, że to dosyć sprawa dla Państwa oczywista. Mateusz Kroczek dzisiaj się nie mylił. Nie myli się też i w tej najważniejszej serii 2-1 dla Przemyśla. Bardzo szybko rozgrywamy te rzuty karne. Tym razem numer 9, Kasper Sparzak. Drugie tempo po rękach Gracjana Nowaka, więc wrócił Nowak do żywych. Jest cały czas przewaga po stronie tym razem gospodarzy. To jeszcze oczywiście nie koniec. Jeszcze Adam Witkowski. Będzie miał okazję, żeby wyrównać. Bo Jakub Dźwięka na 7 metrze, jednak jest bramka 3-1. No jeżeli teraz już pomyli się gracz z Żukowa, wydaje się, że to szanse zostaną przekreślone dla drużyny gości. Ale ten, który wytrzymał tę presję w ostatniej sekundzie, Dorsz. On się raczej nie myli, Dorsz nie myli się i tym razem. Jeżeli teraz padnie bramka i oczywiście obronią rzut karny rywale, no to będzie koniec, ale nie. Jeszcze gramy, musimy poczekać. Jeżeli teraz oczywiście obroni ten rzut Gracja Nowak, to koniec meczu. Wygrywa Przemyśl. Na 7 metrze Artur Sadowski. Sadowski. W drugie tempo! Jest bramka, ale gdzieś po rękach Gracjana Nowaka. Wszystko teraz zależy tak naprawdę od zawodnika, który podejdzie na 7 metr w drużynie Przemyśla. A będzie to Maciej Kubisztal, obrotowy. Kubisztal nie zdobywa bramki! Nie ma, a więc gramy dalej. No niesamowite dzisiaj rzeczy dzieją się w Przemyślu. Ależ musi czuć tę presję Mateusz Poremski z numerem 13 na sobie. Musi trafić, tylko wtedy gramy dalej. Co zrobi Gracjan Nowak? Bramka! 4-4, a więc teraz tak jak mówiłem, gramy dalej. Ale w tych rzutach karnych już do jednej przewagi. Nie cała piątka, a właśnie te pojedyncze rzuty karne. Jeden podchodzi, nie rzuca, podchodzi drugi, trafia, mamy koniec. Taki tylko i wyłącznie przykład. Próbuję tutaj jeszcze ustalić, kto powinien teraz rzucać te decydujące karne w Przemyślu i w drużynie gospodarzy, i w drużynie gości, bo no możemy grać długo, a możemy to skończyć po jednej serii. Zaraz się przekonamy. 4-4. To podejdzie do tych najważniejszych rzutów. Czy znowu wrócimy do tych samych zawodników, czy może coś się zmieni. Wróci na 7 metr Alan Bękowski, to on zacznie te rzuty karne, zmiana też w bramce, o ile dobrze widzę, tak? Czy nie, jednak
cały czas ten sam Gracjan Nowak. Bękowski, bardzo ważne zadanie przed nim. Już sama końcówka, ależ emocje dzisiaj w Przemyślu. Bękowski! Nie ma! Nie ma bramki, broni Gracjan Nowak. I teraz wystarczy, że Przemyśl wykorzysta rzut karny, uspokaja swoich kolegów Gracjan Nowak. Panowie, to jeszcze nie koniec, jeszcze trzeba to wykorzystać. No i ten młody Jakub Makuła, jakże ważne dla niego zadanie. No kto wie, kiedy znowu przy tak ważnym stanie. Makuła! Makuła! Bramka! Bramka i koniec meczu. Przemyśl wygrywa po serii rzutów karnych, a więc zdobywa te dwa punkty. Jeden jedzie do Żukowa. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Na Państwa mecz skomentował Tomasz Brzozowski. Zapraszamy oczywiście na kolejne mecze. Do usłyszenia!